Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj House of Wax i Szafir. Test trwałości tego wosku, który musiałem przerwać tak jak Sweet Waxa. Co do samego wosku, ja nie widzę minusów. Naprawdę, bomba, rewelacja dla mnie. Ja osobiście wolę go od Zmula. Najdroższy w sumie wosk Zmula, jaki aplikowałem, to glazur. Niestety, na tym się zatrzymałem. Pewnej półki nie przeskoczę, no niestety, nie da rady. Mam pewne granice. Jestem zdrowy, rozsądek którego no nie przebrnę, no nie da rady. Korba jest, ale nie aż taka, żeby wywalać tysiące złotych na woski. Co do tego wosku, dla mnie bomba, aplikacja, w ogóle to, co on robi na jasnych lakierach, to jest mistrzostwo. Docieranie, zapach, w ogóle dla mnie jest mistrzem. Ten ciepły połysk, ta głębia, on taki jakby lakier był nawilżony. Mokry lakier, o właśnie, mokry lakier, tego słowa mi zabrakło. Bomba, naprawdę. W tej cenie tak naprawdę to chyba, nie wiem, może i są woski, których ja nie miałem, bo wiele ich nie miałem, nie będę oszukiwał, nie jestem królem wosków, ale te, które miałem i te, którymi pracowałem, dla mnie ten jest mistrzem, naprawdę. To, co zostawił na srebrnym, na ciemnym to już jest w ogóle brzytwa, ale on uwielbia jasne kolory, uwielbia srebrne. Zresztą on tak naprawdę każdy lakier uwielbia, siedzi fenomenalnie i zobacz, ile wytrzymał przez zimę. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku, ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!